bo przed nami ktoś tutaj był. O, Grzesiu tam spadł. Wstawaj, mordo! Panie Grzegorzu, korzystaj. Dobra, słuchajcie, mam u konia. Mordo, jak jest? Dobrze! Czego pstrąga na lodzie? Ten film to miks dwóch wyjazdów na wędkarstwo podlodowe. Elo, witam, cześć, siemanko. Dzisiaj wspólnie z moim starym towarzyszem, obecnie oficerem Wojska Polskiego, Grzegorzem, jesteśmy na wyprawie podlodowej, co zresztą widać po otaczającej nas tej przyrodzie, aby dojechać na w ogóle po polnych drogach. Polna droga, jak pewnie teraz na tym ujęciu widzicie, dość przejezdna była, ale na wszelki wypadek wzięliśmy z sobą popiół, łopatę, szpadel i gdzieś tam w tym bałaganie jest jakaś tam linka. No i oczywiście sprzęt podlodowy. Więc co, nie przedłużając, rozpakowujemy Fordixa i lecimy na lód. Dobra, zaczynamy od składania się, jak Grzesio składa świder, a ja wędki, zestawy. Na pewno będziemy mieli po jednym zestawie na blaszkę podlodową oraz pewnie po jednym czy po dwa na jakieś robaki. Około 10 minut zeszło nam złożenie pięciu zestawów, dwa na blaszkę, reszta na haczyk z ciężarkiem i tam będą robaki, świder i co, lecimy, pakujemy malwior i na wodę wchodzimy. Ło! Zjazd! No i jesteśmy na lodzie. No, chyba za wiele dziur to wiercić nie będzie musieli, ponieważ są wywiercone z tego, co widzę. Świder się okazuje dzisiaj zbędny, bo przed nami ktoś tutaj był. O, Grzesiu tam spadł. Wstawaj, mordo! Coś ci się wysypało chyba. Słaba przyczepność. Co z tobą tam? Nie, nie trzeba świra. Okazuje się, że świder jest dzisiaj zbędny. Zaczynam swoje wędkowanie od blaszki podlodowej. Ty widzę tak samo od blaszki. 5 minut blaszki, dopóki się nie znudzi, czyli 5 minut, a potem rozstawiamy robaki. No, płytko jest bardzo, z pół metra głębokości. No i co, próbujemy. Testy nowego świdra. Ło. Idzie jak zły. Jak w masło. No, lód jest gruby. To bardzo. O kurde. No bo kurde, nowa ostrza. Ty, nie sięgnę palcami. No. No. Trochę więcej. 25 cm. Wziąłem ze sobą pinkę, ochotkę i jokerca i tylko tym będę nęcił. W sumie na konia się bardziej nastawiam. Dobra, opuszczamy. Niech schodzi. Opada. Też płytko. W ogóle cały ten zbiornik jest płytki, że tutaj to nawet żadnych środków ostrożności nie trzeba chyba zachowywać. Ja wiem, że to co mówię to jest niebezpieczne, ale to jest tak wszędzie płytko, że co najwyżej nawet jajc nie zmoczymy. A tej stronie jest głębiej. Gdzie? Tam. A byłeś tam? No przecież jak wtedy chodzili, jak na lina było po. A, w oderach to chodziliśmy. No to, a to i tak. Nie mogłem wyjść z tego, bo kurde, wszędzie było za. No tak, pamiętam, no ale to do cycków nie było. Ej, wiecie co? Tam niezłe jaja. Widzicie Grzesia? Tam jest Grzesia w woderach. Chodzi po wodzie. W wodzie chodzi jak Jezus. Mówi, że utknął, nie Grzesiu? Utknąłeś? Wyszlić się wokół mnie, ale tak głęboko tak, że woder już nie pójdzie. Woder nie pójdzie, ale jest za dużo mało i się zapadnie. Ty jak tam blazłeś? Normalnie, nie wiem. Grzesiu utknął. I Grzesiu ani w prawo, ani w lewo, ani do przodu, ani do tyłu. Nie może się ruszyć, bo za głęboko. Mamy problem. Tak oszedłem tu. Przypomniało mi się, że tam zostawiłem pudełko. Chciałem po nie pójść i się okazało, że na środku jest płcizna, ale kurde, tu gdzie stoję, to jest głębiej. I to nawet, że jeszcze kilka kroków i bym kurde. Nie dość, że jest dosyć większy większy poziom wody. Większy poziom wody niż na środku, to jeszcze jest więcej mułu. O kurde, teraz jak gdzie się ruszyć? Grzesiek, mam drugie rozwiązanie. Nogami muł narzucaj i górkę sobie zrób. Nogami zgartaj muł w jedno miejsce i błoto, górkę sobie zrobisz, wejdziesz na nią i wyjdziesz. Kurde, nie było, bo kurde i dalej nie szedłem. No tak, no to prawda. Dobra, nęcimy jokersem. Tak lekko go rozmieszamy, bo no opadł. Ja tego lodu nie wyjmuję z przerębla, ponieważ kiedyś ktoś tam wspominał na YouTubach, że to może płoszyć ryby. Nie wiem ile w tym prawdy, ale nie mam potrzeby wyjmowania tego. Dobra, ustawiamy oczywiście hamulec, tak aby ta ryba wędki nie wciągnęła w razie co.
No i co? I pierwsza wędka zrzucona, lecimy kolejną, też tak samo mamy zestawy, w ogóle są wszędzie podobne, bo jest ciężarek oraz haczyk. Tak amatorsko i prosto. Cel jest taki, żeby każdą dziurę na tej połowie zahaczyć, a potem idziemy na drugą połowę tego łowiska. To jest to łowisko, na którym często liny łowiłem. Ale to łowisko też słynie ze szczupaków, ogoni, karasi, też są płocie, wzdręgi. Takie dwa robaczki, Grzesiu widzę też szczepia. I lecę z przerębla. Przerębla mamy zrobione już, więc korzystamy z czyichś przerębli. Dobra, nęcenie. Trzeba podnęcić. Tak, nęcenie. No, teraz już na pewno wraz, bo nie ma szans, że nie. Bym zamoczył jeszcze robaczkę w piwie, no ale ja bym tego później nie wypił. Rafał lubi robaki jeść, no. No ja tak, nie. To prawda. Smaczne są, nie powiem. Tak, o mnie płytko. Kurde, a my obok siebie łowimy. No. A nie, no czy ja wiem. Z pół metra jest. Dino, pocyca. No to z metr jest. Dobra, idziemy sprawdzić kolejne wędki. Bo przenosimy się na tamtą stronę. Na tej stronie nic się nie działo, więc uciekamy tam. No i została jeszcze jedna wędka. O, siedzi. Mamy o konia. Dobra, słuchajcie, mamy konia i jest ryba. Mamy rybę. Udało się. Jest taki okoń, patrzcie. Mamy o konia. Ale grubiutki, jest okoń, patrzcie na to, elegancko. No. Jest taki okonek, nie jest to duża ryba, no ale pierwszy mój okoń w tym roku na lodzie, ale się nastroszył pięknie, fajnie. No nie jest to gigant, ale na czerwone robaczki w ogóle bardzo głęboko połknął. No ledwo robaka coś tam widać. No widać coś tam. Nie no, fajnie, że w ogóle coś wpadło. Puszczę go do innego przerębla po prostu. Jak puszczę się o konia do przerębla, w którym się go złowiło, to potrafię sprowadzić stado. Może tak być, to jest taka moja wiedza wyciągnięta z internetu. Pójdzie? Idź mordo. No, poszedł. No. Brawo. Pierwsza ryba jest. No i okoń, którego niedawno widzieliście, skusił się na trzy czerwone robaki. Prosty zestaw, haczyk, ciężarek. Takie zestawy sobie kładziemy w wodzie. To nie jest woda PZW, więc tutaj to jest taka dzika woda. Do takiego dziadka należy. Dzika prywatna, ale ten dziadek się nim nie zajmuje i nie interesuje się tą wodą. I sobie każdy łowi. I nie ma tu żadnych regulaminów. No. Dobra. Mam taką przewagę, że mam jedną wędkę więcej od Grzesia. Może dlatego. No ale fajnie, że już się jest. I na pusto się nie przyjechało. Warto było wydać te pieniądze na robaki. 7 dych wydałem na robaki, to dość sporo. Co? Mam jokerca, jokerca jest drogi. W tej gazecie mam jokerca, ochotkę, no. Białe, czerwone, 7 dych. A ja myślę, na cholerę ci gazeta. To w gazecie był jokerc, no. 7 dych wydałem tu, też jak, no sprzęt. Aby złowić jednego konia, tak. Dobrze. 55 zł. Prawie jak na PZW. Piąteczka. 55 zł wydałem w sklepie spożywczym, mam wykupić jakieś tam kiełbaski, jakieś tam słoneczniki, coś do picia. Warto było. No. Grzesiu, co tam robisz? Czytam. Co czytasz? Jak łowić ryby pod lodem. A, no tak, edukuj się. No, bo coś nie biorę. No, coś nie biorę, to prawda. W ogóle to z tym stawem to jest sporo ciekawych różnych historii, bo to nie jest woda PZW, to jest taka dzika woda, gdzie prawie każdy łowi. Ona należy do takiego dziadka, któremu zazwyczaj daje się flaszkę i się łowi. No i tak zazwyczaj było, że dawało się flaszkę i dziadek mówi sobie łówcie. Ale było tak, że dało się flaszkę, dziadek sobie mówi, no to łówcie. Przychodzi, wygania nas. My mówimy, że flaszkę daliśmy, on że nie pamięta. Więc wiecie, trzeba drugą flaszkę dać, wtedy się przypomni. A co ty tam robisz? O jaki! Złowił kurde o konia. I już kurde, za dużo sobie chyba pozwala, synek. O kurde, aż blaszkę żeś wywalił na lód. O Jezu, tak płytko jest. To jest ten, cygaro zwycięstwa, bo wygrywam 1-0, mówiłem o konia. Aj tam, takiego to se możesz, złów kurde, nie wiem, szczupaka, to wtedy będzie dobrze. Za chwilę. Cygaro zwycięstwa!
Nasze wędkowanie podlodowe będzie dobiegało końca. Na razie tylko jedno konie, ale jeszcze tam wędki są nasze w ogóle w wodzie. I co, mamy troszkę z sobą drzewa, ale skorzystamy z darów natury i troszkę tego drzewa przyniesiemy, jakieś sechłe. W sumie wszystkie są sechłe. Troszkę drzewa, trochę trzciny zaniesiemy i trochę drzewa. Działamy, lecimy. No to tniemy. Dobra, mamy gałąź. W ogóle dobra sprawa, taka mała elektryczna piła. Wystarczy wcześniej podładować i można ciąć. No, jeżeli zaczynamy palić ognisko, to najpierw na sam dół dajemy najdrobniejsze części. Najlepiej jakąś trzcinę, czy coś bardzo drobnego, dopiero potem takie grubsze. Bo w przeciwnym razie ciężko może być odpalić to. No, dobrze ci idzie. Wreszcie o sypoteki, ja tu dbam o ogień, który jak na razie się pali. Dobra, ogień się pali. Ogień się pali, czas na pęto kiełbasy. Tak dla klimatu. Za wiele ryb to nie było, co prawda tylko jedna. Ale też długo nie byliśmy. Też jakoś tam mamy nauczkę na przyszłość. Nauczkę w sumie, żywców tam zabrakło. No trzyma się. Teoretycznie. W ogóle to pierwsza moja kiełbaska 2024 na ognisku i na rybach i ogólnie. Miazga. Pierwsza kiełbaska tego roku, czy nie? Na grill, na ognisku? Mnie też. Tak w ogóle to w sklepie nie było żadnego chleba, więc została ani bułek. Więc tortilla została. Pierwszy raz będę próbował zjeść kiełbasę w tortilli. Nie wiem, czy ma to sens, czy nie ma. Może to głupota, może nie, się okaże. Tak czy owak, eksperyment. No. Patrz, to jest post. Zresztą też bierz, bo tam jeszcze chyba dwie albo trzy są. Podgrzewana tortilla z kiełbasą w środku. Nie wiem, czy to ma sens. Będę tym, który to sprawdzi. No dobra, kiełbasa w tortilli. Polskie danie. Będzie. Zamiast chleba, bo nie było. No, jakoś to wygląda nawet. Tam jedna tortilla z kiełbasą mi stygnie, bo jeszcze gorąca. A drugą spróbuję owinąć. Tak jak turek owija kebaba. I spróbuję nabić ją. Tak owiniętą już, no nie wiem, czy mi się uda. Nie udało się. Patrzcie. Kiełbasa, no nie wiem, czy się nie spali tortilla, ale kiełbasa będzie jeszcze. Wiesz co, to będę odtąd to jarał, od góry. O! Kurde, tego to się nie grali. Jak na ruszcie obracę, tak. No, będzie tak można. Chybaż tą mam. Do jedzenia ja znowu smażę, nie wiem jak smakuje. Powiem wam, że normalnie smakuje. No, może być. Jakiś tam dodatku brakuje jakiegoś keczupu czy coś, ale ogólnie może być. Panie Grzegorzu, korzystając z okazji, jako że teraz, jako że ostatnio rzadko byłeś na rybach, tak teraz szybkich kilka pytań w tym roku. Będziesz trochę na to ryby jeździł? Jak będzie czas. Chyba będzie, czy nie? Bo się tak, na razie tak się układa, że weekendy niby będą wolne. No na razie tak, zobaczymy później. Jaki główny cel, jaka główna metoda, którą będziesz w tym roku, na której się będziesz skupiał? No ja nie wiem, bo ty... Karpiarstwo! Nie, bo to czasami boczny trochę często, spinning dość często. Weekendowo, to jak będzie na weekend, na przykład same te... To będą konie i karpie. Otóż to, o koniec, tak. No i dobra. Tak to pewnie wątpię, ale... Przyłów podczas mówienia o koni. Tak. Dobra. Tak! Bardzo jak jest! Dobrze! No to git, to jedziemy dalej! Witam, Elo, cześć, Szymanko! Dzisiaj kolejna część. Tym razem wszędzie roztopa jest, ostatnio było po 7-8 stopni, więc maksymalna bezpieczność. Mamy kombinezon
wodoszczelny, nie tyle co wodoszczelny, a wypornościowy, czyli jakby wpadł do wody, to do góry będę szedł. Pod lodówka u mnie nad stawem, no i co, jest linka w razie W, jak wpadnę, to będą mnie wyciągać. Swoje wędkowanie rozpocznę od łowienia na czerwone robaki. Nęcić będę jokersem. Tutaj mam na gazecie jokersa. Wpierw w sumie zanęcę tego jokersa, rozmieszam, aby on opadł. Dodam go jeszcze trochę. I na haczyk. Zestaw jest bardzo prosty, bo jest to ciężarek oraz haczyk. Zakładam jednego albo dwa czerwone, malutkie robaczki. To jest pokrycie wypornościowe. Nie no, możesz puścić. Znaczy nie no, możesz przytrzymać lekko. No to wypornościowe jest, to jest miękko. Możesz podejść bliżej. Boże mi. Wpadło mi się do wody, to zresztą widać. I w sumie jest git. O, czekaj, pod lód. No wypornościowy jest kombinezon, w ogóle polecam ten kombinezon. Jest git, no naprawdę. No dobra, no to możemy lekko ściągać. Po dwóch minutach postanowiłem powtórzyć próbę i drugi raz sobie wpadłem do wody w celu ogólnie testowania kombinezonu wypornościowego. Dobrze jest! Ogólnie glina chleda nie zapada się na razie człowiek. Dobrze. Minęło kilka minut od tym, co wpadłem do wody i już teraz tak wiecie, już dwa razy wpadłem. I teraz w sumie to już tak na lajcie i najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja sobie teraz mogę normalnie siedzieć i łowić. Podejrzewam, że gdyby był wiatr, to by było mi zimno. Ale że wiatru nie ma, to nie jest zimno ogólnie. Mamy około 4 stopni na plusie pewnie, więc no w sumie to i tak jest niska temperatura, biorąc pod uwagę, że przed chwilą w wodzie byłem i cały mokry jestem. Ale kombinezon jest tak zajebisty i nikt mi za to nie płacił za reklamę, spokojnie, nie mam żadnej współpracy z Justinem. Na sklep wędkarski.pl możemy kupić ten kombinezon. Że on jest tak zajebisty, że na wpłynięciu do wody człowiekowi nie jest zimno, on dalej grzeje. Więc no, mega sprawa. Do tej dziury pójdzie bardzo dużo ochotki dżokarce. Ja w ogóle, jak pewnie wiecie, w tym stawie mam bardzo, bardzo dużo ryb. Jest tutaj pewnie już około 50-70 jesiotrów, więc tak naprawdę 4-5 większych jesiotrów. I to wszystko może być wyżarte. Każdy wie, jak dużo je jesiotr, zwłaszcza teraz zimą, gdy tego pokarmu ma znacznie mniej niż latem, bo latem to wiadomo, cały czas są wędkarze i cały czas ktoś coś tam karmi te ryby. A zimą pokarmu jest znacznie mniej, a jesiotr żeruje podobnie latem, jak i zimą. Tu też czerwone robaki, nie łowię na ochotkę, nie łowię na jokersy, tylko tym nęce, z tego względu, że nie interesują mnie za bardzo jakieś tam płotki po 50 cm czy okonki po 12 cm. Teraz słuchajcie, mamy rybę. Jest ryba na lodzie. Jest strąg, patrzcie, mamy strąga. Będzie mój chyba pierwszy strąg na lodzie. Patrzcie, jest pstrąg, mam pstrąga na lodzie, ale jaja. Mam pierwszego pstrąga na lodzie, u siebie nad stawem. Patrzcie, czekajcie, niech tutaj się zaprezentuje, bo mi tutaj po lodzie cały czas ucieka. Pozwólcie, że go tak pokażę, w ten sposób. Jest pierwszy pstrąg na lodzie. No, łowisko podlodowe, są miętusy, są jesiotry, są okonie, no i są też pstrągi. Jak widać, mi tu wiele osób pisało, że pstrąg to u ciebie nie przeżyje. Że pstrąg i miętus to nie przeżyją. Słuchajcie, łowisko na kredzie rządzi się swoimi i całkiem innymi prawami, aniżeli inne łowiska na torfie, czy na żwirze, czy na normalnym piachu. Tu w ogóle całkiem inny klimat panuje, no i jest pstrąg. Jak widać, pstrągi żyją i mają się dobrze. Jest zima, to biorą, latem od czerwca do września nie biorą, ale potem i wcześniej jak najbardziej.